Cześć, nazywam się Marcin Jackowiak i dziś pokażę Wam firmę farmaceutyczną Olimp Laboratories od kuchni. Będę miał przyjemność zobaczyć, jak badane są suplementy diety w nowoczesnym ośrodku badawczo-rozwojowym. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam. Aby wejść do laboratorium, muszę zachować wszystkie środki ostrożności i założyć wymaganą odzież ochronną. Cześć! Przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz. Cześć! Nazywam się Katarzyna Kubicka. Pracuję w dziale badawczo-rozwojowym sport. Zajmujemy się rozwojem suplementów diety przeznaczonych dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Jesteśmy tu po to, żeby dowiedzieć się, czym jest jakość produktów Olimp. Jakość to absolutna podstawa całej koncepcji biznesowej Olimp Labs i całej grupy kapitałowej. Jakość to wreszcie brak zgody na kompromis w odniesieniu do tego standardu. To utrzymywanie parametrów wybranych cech w określonych granicach. To gruntowna wiedza o produkcie oraz ciągłe doskonalenie. Jak wygląda proces projektowania suplementów diety? Rozpoczynamy od koncepcji. Taka koncepcja może pochodzić zarówno od działu badawczo-rozwojowego, jak i od działu sprzedaży bądź marketingu, w zależności od potrzeb rynkowych. Na początku koncentrujemy się na składzie substancji aktywnych. Korzystamy tutaj z naukowych baz danych, analizujemy wyniki badań. Po zaprojektowaniu takiego składu substancji czynnych weryfikujemy status formalny. Co bardzo ważne, nie ma u nas substancji z pogranicza. Każda z tych substancji ma jasny status prawny. Jesteśmy wspierani przez sztab prawników podczas projektowania i konfrontujemy założenia z kwestiami formalnymi. Jeżeli jest taka potrzeba, dział zaopatrzenia ściąga z rynku próbki nowych surowców. Weryfikowane są bardzo dokładnie dokumenty dla nowych substancji. Nie ufamy jednak tylko temu, co na papierze. Za każdym razem wykonujemy szereg badań analitycznych we własnym zakresie. Podkreślam tutaj ogromną rolę analityki oraz kontroli jakości. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak bezwzględnie w firmie Olimp Laboratories przestrzegane są normy jakościowe. Zero miejsca na błędy, pełen profesjonalizm, po prostu wow. Cześć, przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Mateusz Docowski, jestem pracownikiem działu rozwoju analityki na stanowisku specjalisty analityka do spraw badań i rozwoju. Kontrolę jakości rozpoczynamy od badań surowca. Jest to bardzo ważne, aby dostarczony surowiec spełniał wszystkie wymagania specyfikacji. Jeśli taka partia nie spełnia wymagań, surowiec oddawany jest w ramach reklamacji do producenta, aby zweryfikować wszystkie dane jakościowe. To, co zobaczyłem i czego dowiedziałem się w rozmowie z ekspertami Olimp, zrobiło na mnie duże wrażenie. Ilość badań, dbałość o szczegóły, profesjonalizm, imponujące. Suplementy Olimp mają jakość farmaceutyczną. Co to tak w ogóle oznacza? Wytwarzanie leków w naszej firmie automatycznie wpływa na to, iż parametry jakościowe dla wszystkich pozostałych kwalifikacji, w tym suplementów diety, są znacząco zawyżone. Chciałam podkreślić, że daleko wykraczamy poza standardy wymagane dla suplementów diety odpowiednimi rozporządzeniami. Czyli kontrola jakościowa jest na każdym etapie produkcji. Dokładnie. Przeprowadzamy zarówno badania surowców przed dopuszczeniem ich do produkcji, mamy do czynienia także z kontrolami międzyoperacyjnymi i wreszcie kontrolą produktu gotowego, która może zaskutkować zwolnieniem go na rynek i wdrożeniem do sprzedaży. Czyli to nie jest tak, że wszystkie firmy muszą to robić, ale wy to robicie. Dokładnie. Jest to działanie, które jest dobrowolne, nie jest natomiast wymagane bezwzględnie kwestiami formalnymi. Kasiu, skoro ty zajmujesz się projektowaniem suplementów, to powiedz nam, jak długo trwa proces od pomysłu do jego wdrożenia? Od rozpoczęcia pracy nad koncepcją dla najprostszych produktów, to znaczy dla jedno- bądź dwuskładnikowych produktów, taki czas może zająć kilka miesięcy, może to być na przykład pół roku. Tutaj bardzo istotną rolę odgrywa docelowa postać produktu. Proces będzie tym dłuższy, im bardziej ta postać jest złożona. Najszybciej zakończą się prace nad formulacją dla form proszkowych, natomiast nieco dłużej trwają dla kapsułek, dla tabletek oraz dla shotów. To niesamowite, jak poważnie traktowany jest temat badań nad suplementami. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że firma farmaceutyczna Olimp Labs dba o swojego klienta, o jego bezpieczeństwo i czuje się w odpowiedzialności za dostarczanie mu suplementów najwyższej jakości. Oczywiście zamiennik tego produktu mogę znaleźć na rynku w niższej cenie, ale kupując suplementy diety Olimp, mam pewność, że cena jest adekwatna do jakości.